Poprosiła jeszcze o głos przewodniczącego Donalda Tuska. Dzień dobry, Nela Krystopowicz, Polska Tu. Chciałabym poprosić o krótki komentarz w sprawie tego, że prokuratura chce uchylenia immunitetu senatorowi Krzysztofowi Brejzie. W tle pojawiają się również nowe zarzuty dla Romana Giertycha. Czy możemy poprosić o komentarz w tej sprawie? Zarówno pan senator Brejza, jak i mecenas Roman Giertych to są kandydaci w tych wyborach. Giertycha już raz próbowano aresztować. Brejzę podsłuchiwano przy pomocy najnowocześniejszego sprzętu antyterrorystycznego. Był przedmiotem represji, bo nielegalne podsłuchy to jest oczywiście represja, wtedy kiedy był szefem kampanii partii opozycyjnej. Cały świat otwiera oczy ze zdumienia, jak można już tak bezwstydnie gwałcić demokrację i jej absolutne fundamenty. Kiedy ja słyszę od władzy, na przykład na pytanie, co będzie, jeśli kandydat do Sejmu Giertych przyjedzie w Świętokrzyskie? I odpowiedź władzy jest, prokuratura już czeka. Jeśli my po wielu tygodniach senackiego śledztwa pokazaliśmy, że pan senator Brejza był bezprawnie i niezwykle brutalnie inwigilowany przy pomocy Pegasusa i innych sprzętów, łącznie z manipulacją jego SMS-ami, no wiecie, rodzina bardzo na tym ucierpiała, to ich odpowiedzią nie jest postawienie w stan oskarżenia tych wszystkich odpowiedzialnych za ten proceder, tylko zdjęcie immunitetu Brejzie, żeby jego wsadzić. To jest, znaczy naprawdę, no, nazywajmy już te rzeczy po imieniu. Znaczy to jest pasmo nadużyć i gwałtów na prawie i na zasadach przyzwoitości przed wyborami zaczyna być naprawdę imponujące w przypadku PiS-u. My dzisiaj dobrze wiemy, że będziemy musieli sprostać w tych wyborach nie tylko obiektywnym wyzwaniom, ale to, co jest najważniejszym zadaniem dzisiaj dla Koalicji Obywatelskiej, to jest ustrzec demokrację przed fałszowaniem wyborów, przekonać obywateli, żeby się nie bali. Brejza się nie boi, Giertych się nie boi, nikt z nas się nie przestraszy, władze, nawet jeśli będą starali się użyć różnych takich niecnych metod. Ja chcę wam powiedzieć tak. Wiecie, dlaczego oni uciekają przed nami, jeśli chodzi o debaty? Wiecie, dlaczego telewizja rządowa nigdy nie puszcza na żywo niczego, co mówi opozycja? Wiecie, dlaczego ani Telus, ani Kaczyński nie staną z nami twarzą w twarz? Wiecie, dlaczego oni mówią, że będą aresztowali albo oskarżali kandydatów opozycji w wyborach do parlamentu? Bo oni niemalże, wiecie, czuć w Polsce, jak oni cuchną strachem. Tylko strach może doprowadzić władzę do takich metod, jakich oni się dzisiaj nie mają. Zresztą akurat pan Michał Kołodziejczak jest dobrym, w jakimś sensie cudzysłowie, przykładem tego, co może robić policja z jednym z liderów opozycji wtedy, kiedy PiS ma ochotę kogoś po głowie uderzyć i cała Polska to widziała zresztą nieraz, w jaki sposób brutalnie można traktować lidera polskich rolników. Dodam tylko, że ten Pegasus dotyczył także i mnie. Tak, więc to dokładnie. Też jest, to też są takie rzeczy, które dotyczą w Polsce różnych ludzi, uderzają szeroko w opozycję, która walczy i to nie ma się co dziwić.